WHO wydało specjalny komunikat z ostrzeżeniem do lekarzy i władz wielu krajów. Okazuje się, że jedna rzecz może doprowadzić do tego, że epidemia może ponownie eskalować. Najnowsze informacje mogą zmienić myślenie wielu osób o koronawirusie. Do tej pory myślano, że istnieje sposób na uodpornienie się na koronawirusa, ale wciąż tego nie potwierdzono. WHO znajduje się w najtrudniejszej sytuacji od wielu lat. Dawno żadna epidemia nie doprowadziła do takiej reakcji całego świata. Eksperci dwoją się i troją, aby udzielać, które mogłyby przyczynić się do szybszego zakończenia epidemii. Ostatni komunikat organizacji może być kluczowy. WHO ostrzega. Nie wolno tego robić, może dojść do ponownej eskalacji zarażeń. Powodem komunikatu WHO było działanie rządu WM. Inne Chile. Obywatele tego kraju, którzy przeszli COVID-19, wydaje się tak zwane paszporty zdrowia. Jeśli badanie przesiewowe potwierdzi u nich obecność przeciwciał, które pozwolą być odpornym na zarażenie SARS-CoV-2, wysyła się ich z powrotem do pracy. WHO uważa, że takie działanie jest zbyt pochopne. Jak twierdzą eksperci organizacji, może w ten sposób dojść do dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, nie ma dowodów na to, że osoby z przeciwciałami są w pełni odporni na zakażenie. Wiele osób zaniepokojonych. Czy można dwa razy zachorować na COVID-19? Większość badań wskazuje na to, że osoby wyzdrowiałe posiadają przeciwciała po przejściu choroby. Niestety, znane są przypadki, w których jest ich bardzo mało, przez co osoby te mogą zachorować ponownie. Ponadto, jak wskazuje WHO, przeciwciała nie są gwarantem odporności, nie wiadomo również jak długo utrzymuje się ich działanie. Z COVID-19 jest podobnie jak z sezonowym przeziębieniem, nasz organizm przechodzi przeziębienia raz w sezonie, ponieważ później wykształca się na nieodporność. Niestety, wirus przechodzi kolejne mutacje i jest w stanie ponownie nas zaatakować. Podobnie może być z koronawirusem. Źródło: Fakt.pl.